Cześć, witajcie. Widzicie, jest piękna pogoda. Po prostu jest cudownie. Ja dopiero się obudziłam, więc wam się nie pokażę, ale chciałam pokazać wam widok. I tak szczerze mówiąc, nic wam nie pokażę tutaj w tej chwili, bo to, co chciałam wam pokazać, przeszło. Dosłownie wyszłam na chwilę do łazienki, wróciłam i już nie ma śnieżycy, zamieci. Była przed chwilą zamieć i nie było widać tego bloku. No, ale jak widzicie, na Islandii trwa zima, jest ciemno, jest brzydko. Zobaczcie, jakie tam chmury w ogóle wiszą. Który dziś jest 10? O matko, po prostu ja czekałam na słońce i jakieś moje rozczarowanie jest, widząc te czarne chmury. Mi się tak nic nie chce w tej chwili. O, idę się napić herbaty, bo po prostu. Jest źle dzisiaj, jak widzicie, jest źle. Napić herbatki, a tu wyłączyli znowu mi ten prąd. O. I trzeba znowu sobie tu ustawić. O, tylko ja muszę znaleźć dokładnie, która jest godzina, bo nawet nie wiem. I tu też. Co oni robią? Już któryś raz z rzędu w tym tygodniu. Zobaczcie, jaka pogoda się zrobiła. Dosłownie w ciągu 5 minut pada śnieg, zrobiło się ciemno znowu. Jest śnieżyca. Może to jeszcze nie jest śnieżyca, bo jeszcze całkiem dobrze widać. Tutaj to jak są śnieżyce, to nie widać czubka swojego nosa. No, ale wam powiem, że przy takiej dzisiaj pogodzie minus 3. Słyszycie może, jak wiatr wieje przez okno, bo jest uchylone, znaczy jest niedomknięte, może tak, to wam powiem, że po prostu jest strasznie, strasznie, strasznie zimno. I jak się idzie w taką pogodę, to ten po prostu wiatr z tym śniegiem, o, twarz boli, po prostu twarz boli. No, wiedziałam, że uchwycę, zobaczcie. Śnieżyca. Nic nie widać, nawet bloku nie widać już w tej chwili. Nieźle jest. Tak to wygląda z oddali. Mleko. Jest zima! Jak widzicie, przez okno nie widać zupełnie nic. Mleko i jest biało. No dobrze, zaraz wam się pokażę, trochę się ogarnę i zaraz będę. No, za oknem sztorm śnieżny, a ja postanowiłam nagrać w końcu dla was dzisiaj film o tym, co kupiłam na przecenie. I oświetlenie jest maksymalne, innego nie będzie i pokazuję wam właśnie, kupiłam sobie buty z Skechersa. Są to fantastyczne buty, które mają oddychać. Mają właśnie taką specjalną piankę w środku, żeby było miękko. I wam powiem, że wrażenie jest takie pierwsze, że ta pianka jednak utrzymuje ciepło i trochę przyparza od dołu. Ale może jak coś tam jeszcze włożę sobie, jakąś wkładeczkę, to będzie fajnie. Ale na pewno pianka jest fajna, jest miękko. To są buty tak lekkie, że po prostu nie czuję się, że ma się je na nogach i polecam wam takie buty, bo no po prostu są rewelacyjne. No, niekoniecznie musicie Skechersa kupować. Ja akurat kupiłam Skechersa i to jeszcze śmieszne, bo na dziale dziecięcym nie mam tak małej nogi, ale 37 nogę można jak najbardziej kupić na dziale dziecięcym i były one ciut tańsze jak na dziale dla dorosłych, także czemu by nie skorzystać? No dobrze, to były buty. Do tych butów sobie dokupiłam skarpetki. Skarpetki w sklepie sportowym i też zwykłe, widzicie, skarpetki, żadnego szału nie ma. Nie wiem, czy nawet były na przecenie, czy nie były. Skarpetki jak skarpetki. Do tego kupiłam sobie takie spodnie do jogi i to są spodnie Reeboka, które były na 50%, także są całkiem spoko. Ja osobiście nie lubię takich wielkich napisów, że tu mamy Reeboka i w ogóle przeszkadza mi to trochę, no ale chociaż druga nogawka nie ma. No ale o co chodziło? Chodziło mi o to, że właśnie wiecie co, mam spodnie, to teraz w tej chwili ich nie mam, które mają tutaj z tyłu zamek wbudowany. I chodząc na jogę,
Ten zamek po prostu był okropny. Boże, co tam za oknem się dzieje? Właśnie za oknem, żebyście też mogli zobaczyć, jak nagrywam, jaka pogoda jest. Po prostu nastała zima. A ja z mojego parkingu na bank nie wyjadę, także no po prostu uziemiona jestem w tej chwili. Mamy piękną zimę. No, że wstałam pokazać wam, jaka jest właśnie pogoda. O, tak, żeby lepiej było widać. Chcę wam pokazać inne spodnie, które tym razem nie kupowałam, ale właśnie chcę wam pokazać z tą kieszenią. Tu z tyłu jest właśnie kieszeń. O, bardzo fajna rzecz, można schować kluczyk, ale jak się okazało, tu zamek niestety w czasie ćwiczeń jogi tak się potwornie wbija w plecy, że w tych spodniach niestety na jogę raczej już nie pójdę. Ponieważ za każdym razem cierpiałam, za każdym razem myślałam, że mam straszne siniaki. No przede wszystkim nie mogłam wykonywać ćwiczeń, które są na podłodze, więc te spodnie tu, pierwsze co było, nie ma zamka. Także jestem zadowolona, bardzo zadowolona z nich. Jeszcze jedne sobie kupiłam spodnie, właśnie do ćwiczeń, też długie, właśnie chciałam długie spodnie. Też nie mają zamka, kochani, też nie mają zamka. Po prostu bez tego zamka jest rewelacja. Też były na 50%. Nie, nie były na 50%, były tańsze, były po 3000 koron obydwie pary. Buty były chyba za 6500 koron. I to jest USA, czyli USA Pro. I wam powiem, ta firma jest bardzo fajna. Właśnie te wszystkie moje spodnie z zamkami są z tej firmy i one są rewelacyjne. Oczywiście tradycyjnie, wszystko jest na mnie za szerokie w pasie, no ale da się przeżyć. No i wzorek mają właśnie taki. Taki mają wzorek. I polecam wam serdecznie taką firmę, jedną, drugą i trzecią i dziesiątą, na długi czas takie właśnie sportowe rzeczy można właśnie kupić sobie, prawda? Sukienka następna, znaczy spódniczka, którą kupiłam, nie była? Nie, była na przecenie. Jest to Vero Moda. Spódniczka Vero Moda, wykonana po części z wełny, ciepła, z bardzo ładną, elegancką podszeweczką w środku, żeby nam się nic nie czepiało. Tu właśnie ma cały ten, jak tu koleżanka powiedziała, rozpierdak. Także jest całkiem sympatyczna. I tą spódniczkę wam powiem, kupiłam, nie pamiętam, na 30% ona bodajże była. Także ona coś kosztowała około 5000 koron. Nie była z tych najtańszych, wiadomo, przecenionych rzeczy, ale ja tak szczerze mówiąc, jak szłam w centrum handlowym i ją zobaczyłam, że ona wisi. To mi było obojętne, czy ona jest na przecenie, czy nie. Po prostu ona mi tak wpadła w oko, że ja ją musiałam mieć. No i kupiłam sobie spodnie jeansowe. Właśnie jak widzieliście w filmiku wcześniejszym, że poszłam kupić sukienkę. Także to są właśnie spodnie bardzo elastyczne. Jedyne model 724 Levi Strauss. I wam powiem, że jak je przymierzyłam, po prostu tu w pasie idealne były. Tu były idealne, wszędzie były idealne i przede wszystkim na długość były idealne. I widzicie, to jest krój prosty. Żaden zwężany rurkowy, żaden dzwonowaty, prosty, zwykły. I wam powiem, pupa tutaj też bardzo ładnie leży, są przyszłościowe, rozciągalne. I jestem bardzo z nich zadowolona. Planowałam takie właśnie spodnie kupić sobie. Także na razie one leżą, ponieważ nie mogę wyjść. Zresztą jest jakoś taka pogoda, że ja myślę, że teraz będę w moim kombinezoniku chodzić przez jakiś czas, więc dżinsiki sobie poleżą. I to, po co pojechałam, słuchajcie, sukienka zostawiłam na koniec, żeby wam pokazać. Po prostu sukienka jest, no, taka rewelacja moja, że praktycznie powinnam z nią tu spać. Lekko elastyczna jest. Sukienka była w cenie 14 990 koron. Ja za nią zapłaciłam 6000. Była na przecenie właśnie w Lewisie, w Kringlenie. Jak dziewczyny chcecie, to sobie lećcie kupić. W Polsce ona też jest na przecenie, bo już patrzyłam. Z tyłu też całkiem ładnie wygląda, prawda? Także jak sobie założę mój czerwony golf i mam czerwone stopy, to będę szaleć. Nie, naprawdę, z tej sukienki bardzo jestem zadowolona. I jak widzicie na przecenie, okazało się, że sukieneczka kupiona za całkiem spoko kasę jest. Także no, nie żałuję kompletnie.
Kupiłam sobie tych parę rzeczy, parę ciuchów. W sumie jeszcze jedną potrzebuję rzecz. Potrzebuję taką właśnie na siłownię, albo rozpinaną całą od dołu, albo przez głowę wkładaną z długim rękawem. Ale leń patentowany, mi się po prostu do sklepu nie chce jechać, a teraz jak jest taka pogoda, wybaczcie, ale nie chcę gdzieś utknąć w zaspie, albo tak jak mówiłam, po prostu może być tak, że ja nie wyjadę stąd z samochodem, także no, widzicie, no takie realia Islandii są, że właśnie życie na Islandii tutaj nas nie rozpieszcza do końca, mamy takie srogie zimy. Cała północ Islandii jest bardzo zasypana, bo jak byłam dzisiaj na dole tam u moich sąsiadów, gdzie piją kawę, mają to swoje właśnie taką kafistofę, czyli stołówkę, no to każdy z nich właśnie mówił o tym, że strasznie, strasznie jest na północy Islandii, że są potworne opady śniegu i tego dużo jest. Ja z jednej strony się cieszę, bo ja Wam powiem, że jak nie ma śniegu, to później jest bardzo dużo pająków, jakieś takie latają, jakieś takie nie wiadomo co, a tak po części wybije je też, to jest lepiej dla kwiatów, dla tego wszystkiego, że po prostu one mają, no one wiedzą, że mają teraz spać, że jest zima i wybudzą się ładnie nam na wiosnę. Jak to wygląda tutaj jeszcze? Wygląda to tak, że jeżeli mamy śniegi już we wrześniu, w październiku, to Wam powiem, ta zima jakaś taka idzie, a taka raz jest, raz nie ma, raz jest ten mróz, raz jest chlapa, ciapa i tak dalej. Ale nie było śniegów praktycznie do teraz i z mojej takiej obserwacji, doświadczeń tutaj mieszkania przez tyle czasu na Islandii, to już niestety tak wygląda, że ta zima przeważnie przychodzi ciężka. W lutym też są właśnie opady śniegu i tak dalej, ale ja Wam mówiłam o tym, że nawet jeżeli jest taka ciężka pogoda, to i tak te dni są dłuższe, jaśniejsze. Zobaczcie, teraz zrobił się śnieg, zrobiło się przyjemnie, jaśnie jakby na dworze, bo niestety słońca nie ma i to do odwołania, także no trochę niefajnie, bo ja czekałam na to słońce, mówiłam, no w połowie stycznia będzie słońce, a przez 2 tygodnie chyba będziemy mieli taką właśnie pogodę. Także słuchajcie, z tym optymistycznym akcentem pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, koniecznie zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o właśnie takich ubraniach, które nie są tanie, które są trochę droższe. Czy uważacie, że właśnie lepiej jest kupować dużo tanich ubrań i mieć całą szafę pełną, czy lepiej mieć kilka tych ubrań w szafie, jest, że tak powiem, przeglądowo i po prostu możemy się długo cieszyć takimi ubraniami, bo są powiedzmy mocniejsze. No czy są mocniejsze, to się okaże w praniu, jak to się mówi, bo ja widzę, że te materiały dzisiejsze w porównaniu z tymi 10, 15, 20 lat temu materiałami niestety są innego gatunku, jakby trochę słabszego, cieńszego i ten jeans, ja pamiętam, takie spodnie miałam właśnie z jeansu, one były takie grube, takie mocne, nawet diesla jeansy jak kupowałam jeszcze w 2002 roku sobie, pamiętam, to były moje ulubione spodnie, które miały takie, jak to się nazywa, zielone, takie jaskrawe zielone tu wytarcia, bo wtedy były takie modne, powycierane, to Wam powiem, że to był taki gruby, porządny jeans. Niestety ten jeans tu, on jest cienki i to powodowało, że ja stałam w tym sklepie i się zastanawiałam, czy je brać, czy ich nie brać, ale stwierdziłam, tak dobrze leżą, że musiałam je wziąć, także no tak, to byłoby na tyle na tę chwilę i mówię, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, czekam na to, co napiszecie pod filmikiem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!